Za nami 13. już edycja agrokonferencji organizowanej co roku przez Bank BGŻ BNP Paribas. Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem kosztów w sektorze rolno-spożywczym i opierało się na badaniach zaprezentowanych w najnowszym wydaniu publikacji banku AgroRing Koszty w ujęciu scenariuszowym. Konwencję, którą dzisiaj przyjęliśmy i wydaje się, że ona się sprawdza, staramy się zestawić na temat jednego zagadnienia, czyli na przykład kosztów pracy albo kosztów energii, dwa różne, niekoniecznie kontrowersyjne czy przeciwstawne, ale dwa różne punkty widzenia, tak żeby pokazać, że jedno zagadnienie czy jedno zadanie to trochę inaczej niż matematyka w szkole podstawowej, że jest wiele rozwiązań. Doskonale przygotowany program merytoryczny zawarty w formule Ringu pozwolił w przystępny sposób zapoznać się z głównymi tematami konferencji. Pierwsza runda to walka o koszty pracy. W Ringu spotkali się Piotr Beńkę z Leszkiem Kurucynem. Rynek pracy zmierza absolutnie w stronę pracownika. To pracownicy dzisiaj rozdają karty na rynku pracy. Niedobory są całkiem głębokie, całkiem spore i pracodawcy z pewnością stoją przed dużym wyzwaniem, jak sobie z takimi problemami rynku radzić. Technologie sztucznej inteligencji, technologia blockchainowa czy technologie internetu rzeczy są kluczowym elementem w rozwiązaniach innowacyjnych w rolnictwie na obecnym etapie. Firma IBM dostrzegła ten potencjał, dlatego dość dużo rozwiązań obecnie powstaje w laboratoriach, które wykorzystują potencjał informacji, jakie rolnictwo posiada obecnie, ale którym się jeszcze nie dzieli, który nie został uwolniony. Drugą rundę o koszty energii toczyli Mirosław Kuczyński oraz Michał Lubieniecki. 79% energii w Polsce pochodzi z węgla. Jest to nasza gospodarka, jest bardzo wysokoemisyjna. I w tej chwili wyliczenia wskazują na to, że wzrost kosztów jednej tony CO2 przekłada się mniej więcej w skali 1:1. O 1 dolar wzrasta koszt jednej tony, o 1 dolar wzrasta cena jednej megawattogodziny. Walkę o systemy jakości stoczyły dr Małgorzata Bereza oraz Aleksandra Porada. Bezpieczeństwo żywności to jest warunek podstawowy, jaki muszą spełniać wszyscy producenci i wszystkie podmioty, które mają do czynienia z żywnością. Bezpieczna żywność to każda żywność, jaka trafia na nasz rynek. Natomiast jeżeli chodzi o systemy jakości, to ja to określam jako taką nakładkę na istniejącą już aplikację. Ci producenci, którzy wdrożyli Global Gap, widzą po jakimś czasie korzyści płynące z tego systemu, które spowodowały uporządkowanie procesu produkcji w jego gospodarstwie i najczęściej są związani z jakimiś grupami, że tak powiem, producentów lub też są związani z odbiorcą, który im ten system tak naprawdę zaproponował. Z kosztami logistyki w czwartej rundzie zmierzyli się Marcin Turski oraz Artur Pitra. Przede wszystkim musimy się skupić na optymalizacji procesów, na takim układaniu swojego modelu funkcjonowania, aby mimo braku zasobów być w stanie realizować usługę na oczekiwanym poziomie jakościowym. Jest wiele inicjatyw w obszarze konstruowania procesów, w obszarze zaangażowania pracowników w poszukiwanie usprawnień czy też optymalizacji. Ostatnia runda należała do przedstawicieli banku BGŻ BNP Paribas. Magdalena Ludwik oraz Piotr Mietkowski zmierzyli się w temacie fuzja a rozwój organiczny. Wydaje nam się, że coraz bardziej to będzie rynek fuzji i przejęć. Co prawda ten wzrost organiczny ciągle będzie, tak jak mówiliśmy wcześniej, gospodarka i wszystko się globalizuje, świat działa coraz szybciej, trendy konsumenckie, banalne wydawało się, zdrowa żywność i tak dalej, to nie tylko to, co będzie u nas na talerzu, ale to też jak to jest produkowane, dobrostan zwierząt, jaka technologia uboju zwierząt naprawdę na przykład jest, czyli to implikuje nie tylko kierunek rozwoju organicznego, budujemy nową linię produkcyjną, ale możemy też przejąć kogoś z tym rozwiązaniem technologicznym. Część merytoryczną zakończyło mocne uderzenie Power Speech w wykonaniu Iwony Guzowskiej, polskiej bokserki i kickbokserki, mistrzyni świata, a obecnie trenera personalnego, która opowiedziała o tym, jak stawiać i osiągać realne cele oraz podnosić się w razie upadku. Największym wyzwaniem dla pracodawców, również w sektorze rolno-spożywczym, będzie kwestia nie tyle nawet pozyskania pracowników, co ich utrzymania po prostu w dłuższej perspektywie. Jeśli chodzi o technologię, no to tutaj jakby nie mamy żadnego odwrotu od rewolucji transformacji cyfrowej. To również powinno dotyczyć tak dobrze zautomatyzowanego przemysłu, jaką jest przemysł spożywczy.
Natomiast jeśli chodzi o energię, wszyscy powinniśmy byli być przygotowani na to, że te ceny będą o 50-70% nawet wyższe już w 2019 roku. Natomiast surowce, tutaj było pewne takie zaskoczenie dla nas, jako dla badających ten temat, bo okazało się, że branża już dawno na ten temat bardzo dużo dyskutuje. Mianowicie fakt zapewniania sobie dostępu do surowców nie tylko polskich, ale także z zagranicy. Podczas wieczornej części spotkania odbyła się gala wręczenia nagród w 5. edycji konkursu Innowacyjny Klient Banku. Laureatami zostały firmy Spółdzielnia Mleczarska Mlekowita, Hochland Polska, Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol, Holmspol Holding, Twardzik Spółka Jawna oraz Brodnickie Zakłady Żelatyny.